Witajcie, kochani, serdecznie. W pierwszej kolejności pozdrawiam pierwszego patrona Numi. Pan Numi, numizmatyk. Też lubi znaczki, lubi jakieś pieniążki zbierać. Numi w każdym razie jest patronem. Siedzi, jest w grupie, specjalnej grupie na Facebooku Rockday.pl Pro. Tam się znajdują wszyscy patroni, którzy będą mieli dodatkowo jakieś takie filmy wrzucane, których nikt nie będzie miał. Przedpremierowo będą mieć filmy wrzucane. No i oczywiście różne takie gadżety, które są obiecane w tych progach na Patronite. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, mianowicie, że bardzo bym prosił, już mówię teraz na początku filmu, bardzo bym was prosił, żebyście w opisie filmu zobaczyli na link. Tam jest taka ankieta, którą no po prostu przeprowadzam takie badanie, chcę tak sprawdzić po prostu. Żebyście odpowiedzieli na pytanie, czy jest coś, co chcesz wiedzieć o grze na gitarze? Jeżeli tak, to co? Po prostu to 10 minut, to są formularze Google, to nie jest żadne wyciąganie maili, żadne dziadowanie. Po prostu ja chcę to sprawdzić, to ja osobiście, po prostu bez żadnego, prawda, co ten Wojtas robi, prawda? Także dobra, teraz wracamy normalnie dzisiaj, czyli minuta temu, to było wczoraj. Dzisiaj wracamy do tematu lekcji. Temat lekcji to po prostu jak grać arpeggia. To jest ćwiczenie pierwsze. Będzie tych ćwiczeń pewnie 1 500 000 100 900. Z racji tego, że to jest bardzo rozbudowana umiejętność granie arpeggia. Arpeggio ogólnie jest często używane, bardzo, bardzo melodyczne jest. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś, żeby grać na gitarze, to musi grać arpeggio. No wcale, że nie. Ale jest taki moment w życiu każdego gitarzysty, gdzie sobie myśli, kurde, no może by coś tak pocisnąć, jakiegoś coś takiego kozackiego, nie? Ja mianowicie mam taki szereg ćwiczeń. Dzisiaj pokażę tylko jedno ćwiczenie, bo tu chodzi o to, żebyście sobie obejrzeli to ćwiczenie, przećwiczyli i następne ćwiczenie obejrzeli, ewentualnie później, znaczy ewentualnie koniecznie później znowu wrócić do tego ćwiczenia i je ćwiczyć za każdym razem, jako po prostu takie ćwiczenie rozgrzewające. To jest taki zespół dźwięków. Nie brzmi, bo to nie jest ani skala, ani jakiś akord, po prostu to jest ćwiczenie na same palce. W tym ćwiczeniu wykorzystujemy palce trzeci, drugi, pierwszy. Mianowicie chodzi o to, że uderzamy piórkiem po prostu jeden ruch, ja dam jeszcze piórko niżej, znaczy piórko, kamerkę niżej jeszcze dam. Chodź tu, kamerko. O. O ile tu ułożenie palców trzeci, drugi, pierwszy nie jest problemem, to jest, można powiedzieć, no, zbliżone do akordu C-dur. O. Tylko po prostu szósta, piąta, czwarta struna. O tyle tutaj ruch ręki, czyli ma być taki sweep, czyli zamiatanie, to jest takie omiatanie piórkiem. Bardzo istotne jest to, że iż gdyż. Czekajcie, ja w ogóle może dam to niżej. A ten Wojta jest taki nieogarnięty. Głównie chodzi tu o to, że po prostu, że uderzamy, bo ja zawsze wam mówiłem, gramy naprzemiennie. Odagramy naprzemiennie, żeby szybko, wiadomo, ok, tak, to jest technika alternate picking. No oczywiście bardzo przydatna i niezbędna wręcz, można powiedzieć. Ale przy arpeggio niestety tutaj już nie za bardzo jest to na miejscu, ponieważ jeżeli mam próg 3-2-1, muszę po prostu zrobić sweep. Coś takiego, czyli... Po prostu robię sweep tym piórkiem struny 3 najgrubsze w dół, tylko że jeżeli robię znowu później następny, muszę z czwartej struny zagrać i znowu. Można tutaj, ja bym w ogóle sugerował, żeby robić na razie tylko w dół, tylko uderzenie w dół, bo ktoś może powiedzieć, dobra, mam w dół, a to mogę w górę. No właśnie nie, tu chodzi o to, żeby tylko w dół, trzy razy w dół. Thank you.
szósta, piąta, czwarta struna, ale teraz możemy zrobić piąta, czwarta, trzecia. I czwarta, trzecia, druga. Teraz dla waszej wiadomości, na strunie czwartej, trzeciej, drugiej to już jest układ akordu, to już jest akord durowy, który mamy. Na przykład, jeżeli najbardziej podstawowym akordem jest durowy akord C, który ma dźwięki C, E, G. Tutaj mamy po prostu dźwięki C. Właściwie, Wojtasku, czyli tutaj jednak patrzcie, coś zaczyna się dziać. Najpierw tutaj było brzmienie z dupy. Takie powiedzmy, a tutaj już mamy wiadomo, my je gramy chromatycznie, one nie niosą ze sobą jakiegoś napięcia takiego, te same układy jeden akord i drugi, gdyż mamy po kolei chromatycznie, czyli mamy akord C dur, A is dur, B, no tak, H dur, A is, A gis, G, więc jakby one nie brzmią tak specjalnie jakoś. Chyba że na przykład zagramy powiedzmy C-dur. Albo na przykład zagramy C-dur, F-dur, G-dur. Czy po prostu pierwszy, czwarty, piąty stopień skali durowej. Tonika, subdominanta, dominanta. 1, 4, 5. To są akordy akurat durowe. Tu już było słychać, że coś się dzieje, nie? Dobra, ale to już teraz nie zmieniamy, teraz już nie rozwadniajmy się. Czyli tak samo to robimy. Sweep 4-3-2-4-3-2-4-3-2-4-3-2-4-3-2-4-3-2 i teraz 3, znaczy struna 4, 4, 3, 2. Teraz struna pierwsza 3-2-1. Tylko musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, żeby te dźwięki były tłumione. Musimy je tłumić, bo jeżeli my je będziemy zostawiać, nie za bardzo. No. Czyli tak, robimy najpierw, idziemy do góry, od niskich dźwięków do wysokich. Od wysokich do niskich. Także przećwiczcie to sobie. Cały gryf musi być obcykany do oporu, dokąd dacie radę. Jak to obcykacie, możecie włączyć następne lekcje. Także dzięki za uwagę, papatki.